Widzowie, teraz się zdziwicie. Odkryłem, jak zdobyć huge peta za darmo. I tam jest tylko jeden parkour, taki niemożliwy, który tak jakby nie ma go w grze, ale da się tam dostać. Jest to łatwy sposób w sumie, tylko że jest takie to, nie jest takie to najbardziej możliwe. Ale to jest możliwe. Dołączyłem sobie na Pet Simulatora i musimy pojechać na dżunglę. Musimy poczekać, kurczę. Ja się kręcę, no i co się ładuje. To już się ładuje minutę. O, w końcu. Idziemy sobie na parkour. Na parkour ten dżungli. Za chwilę sobie odpalimy jeszcze prezencik. Mamy prezent. Zbierzmy to sobie wszystciutko. Tam. Malutko dostaliśmy, ale to jest nieważne. Chodzimy tu. I musimy przejść ten parkour i zobaczycie, co trzeba później zrobić. I ja z tego nagram filmik, jak tam wchodzimy. To jest nieważne w jakim czasie, byle jakim, tylko żeby się tam dostać. Nie. No co jest? Nie, czemu on mi wyszedł? Nie. Wchodzimy tam. To trzeba przejść. Dobra. Musimy to przejść. To jest nieważne w jakim czasie. Tutaj. Nie, nie, nie wali, nie wali. Walnie. I musimy przejść te. Spokój sobie weźmy. Nieważne w jakim czasie to przejdziemy, to jest najmniej ważne w jakim czasie. Najgłupsza śmierć. Nie no! I że to mi się udało uchwycić przypadkowo. W ogóle za 20 godzin będzie update. Jestem szczęśliwe miejsce. To jest szczęśliwe miejsce. Nie znoszę tej minigry. Nie, na pewno nie. Okej. Leć, 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 okej.
ten mój najgorszy etap, ale na nim się da zdobyć tego Huge'a. Okej. Zobaczcie. Bierzecie Rewarda. Bierzecie. Bali, tak, tak, jest. Ja. Co jest? Nie, nie działa. To jest oszukaństwo, tam. Miało udać się, a się nie udało. Szkoda. No to musimy zrobić to później. No ale nie najgorzej. No chociaż, że chociaż wiecie co robić. Chociaż wy wiecie. Ja sam próbował wejść.